Warszawa nadaje. Dzień dobry. Wojciech Tymowski, gospodarz podcastu Warszawa nadaje. Jakiś czas temu stało się. Warszawa wygrała plebiscyt na najlepszą destynację turystyczną w Europie. I to wygrała bezkonkurencyjnie. Drugie w kolejności Ateny zostały za Warszawą hen daleko. Jeśli kogoś z Państwa ten wynik dziwi, albo przynajmniej zaskakuje, to przyznam się, że też jestem w tej grupie. Bo oczywiście my, jako mieszkańcy Warszawy, wiemy, że nasze miasto jest fajne. Choć między nami mówiąc, czasem bywa też inne, jednak generalnie wydaje nam się, że miasto, którego doświadczamy codziennie, jest miłe. Tylko skąd o tym wiedzą turyści ze świata, którzy w jakiejś znaczącej masie, ze swojej odległości, dostrzegli pociągające ich przymioty w mieście o dość nieoczywistej urodzie? No cóż, Wojtek Karpieszuk w tym odcinku podcastu poszukuje odpowiedzi na to pytanie. Pomagają mu warszawianista i przewodnik Adam Dylewski oraz wiceszef Stołecznego Biura Turystyki Bartosz Milczarczyk. Zaś Beata Chomontowska, warszawianka z popularnego turystycznie Krakowa, podaje na zakończenie tak zwaną łyżkę dziegciu, mówiąc, że osobiście wie, co znaczy w praktyce takie wyróżnienie dla miasta, jeśli armia turystów potraktuje je zbyt dosłownie. Ale nie zniechęcamy się. Wojtek Karpieszuk wyrusza w miasto, szukając warszawskiej oryginalności. I ją znajduje. Zapraszam, to bardzo przyjemna wycieczka. Z ulicy, stolicy. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Karpieszuk, jestem dziennikarzem Gazety Stołecznej. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Warszawa nadaje. Tym razem temat przewodni to turystyka. No i to jest świetny dzień na taki spacer po Warszawie. Jest sobotnie, słoneczne i ciepłe przedpołudnie. Moim przewodnikiem będzie Adam Dylewski, warszawianista, autor przewodnika po Warszawie, autor książki Ruda, córka Cwiego. I spotkaliśmy się na Mirowie przy Walicu, a konkretnie pod kamienicą pod numerem 14. Być może Państwo słyszycie taki gwar wokół. No jest tu grupa, w zasadzie kilka grup turystów. Widzę młodzież z Izraela, są Hiszpanie, przed chwilą była spora grupa z Włoch. To jeden z trzech ostańców przy tej ulicy. Charakterystyczny budynek z czerwonej cegły. Wojnę przetrwała tylko oficyna. Od kilku lat jest już też wykwaterowana i kamienica ma zamurowane okna. No i niestety popada w ruinę. Miejsce chyba nieoczywiste jak na temat o turystyce, choć okazuje się, że wcale nie, bo turystów jest tu pełno, a o tym za chwilę. A inspiracją do nagrania tego odcinka był dość niezwykły tytuł, który zdobyło nasze miasto. Otóż w lutym Warszawa wygrała plebiscyt na europejską turystyczną destynację 2023 roku. Zdobyliśmy 150 tysięcy głosów. Ateny, które były na drugim miejscu, miały 50 tysięcy mniej. W dodatku Warszawa pobiła rekord w tym plebiscycie w liczbie zdobytych głosów kiedykolwiek. Poprzedni z 2017 roku, 140 tysięcy, należał do portugalskiego Porto. I pamiętam moją pierwszą myśl, kiedy dowiedziałem się o wynikach tego plebiscytu. Zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że Warszawa jest bardziej ciekawa turystycznie niż Porto. Gdybym ja był turystą, który kierując się tym rankingiem w ciemno rezerwuje wakacje w Warszawie, to bym się mocno wkurzył po przyjeździe, bo przecież w Europie są dużo fajniejsze miasta. I kiedy zaprosiłem Ciebie, Adamie, na ten spacer, trochę drwiąc z tego tytułu, zaproponowałeś właśnie Mirów. Powiedziałeś, żebyśmy spróbowali poczuć się podczas tego spaceru tak, jakbyśmy byli tu pierwszy raz. Dlaczego właśnie ta część Warszawy, a nie Starówka, Łazienki, Królewskie albo Pałac w Wielanowie? Może przejdziemy trochę, bo właśnie kolejna grupa turystów przyszła. Dlaczego? Dlaczego Mirów? Dlaczego Waliców? Patrząc na ten obrazek, który mamy przed oczyma, wyobraźcie sobie Państwo ogromną kamienicę, przed którą stoi wycieczka zapatrzona w okna z dykty i zamurowane otwory okienne i ruinę. Ja myślę, że to jest coś absolutnie niezwykłego, coś, co bardzo dobrze ilustruje skomplikowanie historii Warszawy, a może skomplikowanie wizji Warszawy. Tak byłoby lepiej, dlatego że
No, z jednej strony współczuję tym ludziom, tej wycieczce, która została zaprowadzona przez przewodników do oglądania czegoś, co jest kompletną ruiną i tak naprawdę gdybym zapłacił, nie będąc sentymentalnym turystą, za oglądanie czegoś takiego, to bym powiedział, co tu się w ogóle dzieje, przepraszam, czy w tym ogromnym mieście naprawdę nie ma ciekawszych zakątków? Ale może to jest właśnie ta atrakcja turystyczna, że nie wymuskane, tak, przypuszczam, piękne stare miasto, tylko... Państwo pod hiszpańskimi flagami, przypuszczam, że jakbyśmy się zaczęli po Walencji błąkać czy Sewilli, też byśmy znaleźli jakieś rozpadające się kamienice, tylko pewnie tam międzynarodowe wycieczki nie docierają. No więc myślę, że kluczem tutaj jest odpowiedź na pytanie dlaczego. Prawda? Dlaczego? Czego szukają ci ludzie? Możemy przypuszczać, że wycieczka ta ma jakieś żydowskie podłoże i że ta kamienica, którą widzimy, ma ilustrować zburzoną Warszawę. W jakimś sensie jest to prawidłowe, ale też absolutnie spłyca obraz Warszawy, bo Warszawa nie jest miastem, które leży w ruinach. Warszawa rozwija się w sposób, powiedzmy, chaotyczny i dysharmonijny, ale bez wątpienia się rozwija od wielu dziesiątek lat. Rozwijają się także i ulegają zmianie środowiska żydowskie w samej Warszawie i w ogóle też świadomość żydowskiej przeszłości tego miasta. Być może o atrakcyjności Warszawy właśnie przesądza jej nieoczywistość. Być może przesądza to, że trzeba tutaj bardzo mocno popracować wyobraźnią, żeby zobaczyć, w kierunku, żeby zobaczyć to, co tu jest, bo mierząc zwykłą ludzką miarą, zwykłymi zmysłami człowieka nieuświadomionego, no, ulica Waliców, no, przy całym szacunku dla nagrododawców, nie jest europejską atrakcją numer jeden na pewno. Nawet myślę, że w pierwszej setce by się nie zmieściła. A jednak mamy ten tytuł, prawda? I mamy tych turystów, których tu widzimy, prawda? To jest po prostu cały czas ten przepływ. To jest moja teza wyjściowa. Jedna druga wychodzi, czyli trzeba znać historię kluczem do Warszawy tego miejsca, żeby... Niekoniecznie. Kluczem do Warszawy jest wyobraźnia. Tak, bo ci ludzie bez wątpienia nie znają historii Warszawy. Mhm. Waliców 14, nie wiem, czy będą w stanie powtórzyć w ogóle ten adres, przy którym się teraz znajdują. Natomiast ktoś mówi im, ktoś, kto filtruje rzeczywistość, opowiada im o tym, co tu było niegdyś. I oni czują się jako swego rodzaju odkrywcy reliktów, ostańców, tak jakbyśmy tego nie nazwali. Tak jakby pod tym miastem, które mamy tutaj, pod tym miastem zabudowanym wyjątkowo paskudnymi blokami z epoki PRL-owskiej, kryło się inne miasto, do którego się dociera. Może to trochę... To już nie tylko bloki PRL-owskie, prawda? Bo no tak, ale tu... Tak, tak. Okolica się bardzo zmieniła. Tak, to jeszcze przejdziemy. Latach, to powiemy o tym. Tak, też. Oczywiście. Mamy tu wielką hybrydę, ale to jest trochę mi przypomina, pozwolę sobie tutaj na takie nieco pretensjonalne porównania. Z jednej strony mi to przypomina te podziemia pod Paryżem, to podziemne miasto, które się kryje pod tym miastem nadziemnym. A może trochę też przypomina, jak się czyta o miastach starożytnych, na przykład o Troi, gdzie jest 7 różnych poziomów, gdzie jest jedno miasto pod drugim, które wzajemnie o sobie nie wiedziały. Prawda? Warszawa gdzieś wchodzi do tej ligi wyobraźni, poszukiwań, może jakiegoś rodzaju hołdu oddawania przeszłości, którą, tak jak przy antycznych ruinach, widzimy tylko w odłamkach jakichś skalnych, prawda? W reliktach czegoś, czego nawet w całości nie potrafimy sobie wyobrazić. Być może właśnie atrakcyjne jest to pole dla wyobraźni. Tutaj też jest to miasto pod ziemią. Ostatnio inwestor budujący apartamentowiec na rogu Anielewicza i Jana Pawła dokopał się do fundamentów starej kamienicy. Odsłonił nam ulicę Gęsią. Właśnie, nieistniejącą już ulicę Gęsią. Tak. I trwa teraz dyskusja, co z tym zrobić, na ile jest to warte zachowania. No i załóżmy, że jesteśmy tymi zagranicznymi turystami. Właśnie stoimy tutaj przy grupie hiszpańskiej. Jesteśmy tu pierwszy raz. Co twoim zdaniem mogłoby nas zachwycić? A stoimy na rogu Grzybowskiej i Waliców. Przed nami jest taka charakterystyczna kamienica, która zagrała w komedii Poszukiwana. Ja muszę powiedzieć, że to w tym pytaniu poprzeczka jest wyjątkowo wysoko zawieszona, bo jeżeli mówimy o estetycznym odczuciu zachwytu, to trudno mi w pierwszej chwili złapać jakiś punkt, z którego mógłbym rozwinąć swój zachwyt. Natomiast gdybym był twórcą kolaży, prawda, i popatrzył na przykład na tą kombinację PRL-owskiego bloku z wielkiej płyty, kamienicy z cegły przedwojennej z lat 30. Końcówka lat 30. Tak, i tej całej sklejki nieprawdopodobnej z betonowo-szklanych biurowców, powiedziałbym, no nieźle. No nieźle ktoś tutaj nakombinował. Przypadkiem oczywiście, bo to los nakombinował, czy historia naszego miasta. Natomiast
No, takie kolarze nie są spotykane w tych miastach numer 1, 2 i 3, prawda, europejskich. Jasne. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy dawno nie był na Mirowie, może nie poznać tej okolicy. To są te kontrasty, o których Adam mówi. One są ogromne. Jak grzyby po deszczu wyrastają szklane biurowce i apartamentowce, zwłaszcza w okolicach Ronda Daszyńskiego. Pomiędzy nimi dogorywają te ostańce. Ten niesamowity kontrast widać też przy ulicy Waliców, z której właśnie wyszliśmy. Po nieparzystej stronie w 2019 roku powstał nowoczesny apartamentowiec i przedwojenna ściana z czerwonej cegły. W czasie okupacji granica getta warszawskiego została wkomponowana w apartamentowca. I czy tobie podobają się te zmiany, które zachodzą w tej części Warszawy? Wyjście do kategorii estetycznych jest trochę na drugą stronę. Taki slalom intelektualny we mnie powoduje pragnienie, ale ja bym powrócił jeszcze na chwileczkę do pewnej myśli o tym, że Warszawy ktoś, kto tutaj dawno nie był, może nie poznać. Bo mi się wydaje, że być może można to pociągnąć szerzej, że tak naprawdę w pełni Warszawy nikt nie jest w stanie poznać. W tym sensie, że gdybyśmy zaprosili tutaj mieszkańców sprzed wojny, sprzed zagłady, no to poza skojarzeniem tego jednego budynku nie znaleźliby niczego dla siebie. Również osoby, które mieszkały tutaj w tych blokowiskach w czasie PRL-u też zdziwiłyby się z kolei tym one inwazją... One były zasiedlane pewnie pod koniec lat 60. No tak, ale zdziwiłyby się tą inwazją szkła i betonu. Ja wielokrotnie brałem udział w odkrywaniu śladów przeszłości z bardzo często potomkami Żydów, czy nawet z przedstawicielami, z Żydami, którzy mieszkali przed wojną w danym miejscu. Tak? I oni jakby poszukiwali tego pojedynczego kamienia, tego czegoś, co pozwoli być punktem wyjścia w ogóle do uchwycenia, do zbudowania sobie całej reszty wokół tego. Więc Warszawa się błyskawicznie rozwija. Ten proces jest ciągły, jest wielkim placem budowy nadal i powiedziałbym, że być może o jej atrakcyjności, tylko to jest taka niespokojna atrakcyjność, przesądza właśnie to, że nie da się jej zobaczyć w całości. Dlatego, że podlega bezustannym zmianom i nie widać dla tych zmian punktu końcowego. Dlatego, że nawet to, co nazywamy ostańcami, co powinno być, aczkolwiek to też jest dla mnie, to powiem jako wychowanek praskiej kamienicy, takiej autentycznej, do której powiedzmy, późniejsi mieszkańcy bali się podchodzić generalnie, wchodzić w podwórko, bo tam wiadomo, jacy ludzie mieszkają, prawda? Więc ja nie jestem przekonany do końca, że te wszystkie kamienice powinny zostać. Tak? Znam to od środka, znam biegające szczury, noszenie węgla w wiadrach. To życie nie wygląda romantycznie. Chociaż ostatnio rozmawiałem ze społecznikiem ze Stowarzyszenia Kamienico, który mi opowiadał o zachowanych wnętrzach tych kamienic przy Waliców, jak bardzo są cenne, tak? Że warto to zachować. Na szczęście te trzy kamienice z parzystej strony, one są wpisane do rejestru zabytków i nic im nie grozi. W sensie grozi to, że popadają w ruinę, natomiast nie grozi im to, że przyjdzie jakiś inwestor i będzie chciał je wyburzyć. To są też miejskie kamienice. Ja wiem, ale to jest w ogóle ciekawe. Jeszcze dlaczego w Warszawie mamy do czynienia z jednej strony z przesadną świętością pewnych miejsc i nieświętością pewnych miejsc. Ja jakby z serca błogosławię wszystkim zwiedzającym Pragę, te ostańce i tak dalej. Natomiast osobiście musiałem przez wiele lat mieszkać w takiej kamienicy jako eksponat żywy. Od środka to wygląda inaczej. No, niemożliwość wyjścia na balkon, który jest zabity dechami, prawda, bo się może urwać przez dziesięciolecia, no, nie nastraja człowieka optymistycznie czy jakoś życzliwie do tego stanu rzeczy. A z drugiej strony słyszę, jak ważne jest utrzymanie tej materii. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że rzeczywiście mamy do czynienia z nieskoordynowaną inwazją też nowej zabudowy i ona również dotyka tej pozornie świętej tkanki, tak? Bo te kamienice, tak jak widzieliśmy kamienice przy ulicy Krochmalnej, no mimo, że jedna sama w sobie zostawiona, nie została w jakiś wielki sposób zadbana, podparta, ona jest opuszczona. Nie bardzo widać większość pomysłu. Większość tych kamienic jest opuszczona. Narysowanie muralu, jakkolwiek efektowne, niczego nie załatwia, bo jest takim pudrowaniem trochę stanu rzeczy. Dlatego powiedziałbym, że estetycznie trudno mi jest się unieść, ale z pewnością jest o czym myśleć. A chyba na dłuższą metę, jak
uczy doświadczenie życiowe, to nie uroda, prawda, przesądza o sukcesie różnych rzeczy, tylko zainteresowanie bezustanne. No właśnie, teraz tak? Czy ten kontrast, o którym mówimy, czy on tak. według Ciebie, czy to jest taki potencjał turystyczny i jakiego turystę to może przyciągnąć? Odpowiedź mieliśmy przed chwilą, to jakby tutaj tłumy głosują, przydzieraliśmy się przez tłumy z flagami hiszpańskimi. Mam wątpliwości, czy oni świadomie wybrali to miejsce, to jest wycieczka zorganizowana, pewnie jest taki punkt w programie, idziemy. Dobrze, więc ja jako były autor przewodników turystycznych, kiedy jeszcze one były modne, powiem, większość 99,9% turystów jest nieświadoma. Mhm. Tego nie oszukujmy się. Ludzie, którzy wchodzą do jakiegoś Palazzo Barberini czy gdzieś, wcale nie wiedzą ani kto to zbudował, ani dokładnie jakie to były lata. Po prostu no tak żyjemy, nie jesteśmy chodzącymi encyklopediami i jakby nie odsądzałbym tutaj, nie widzę jakiejś wielkiej tajemnicy, którą można by tym ludziom przekazać, a jednak oni przyszli. Ostańce to nie tylko ulica Waliców. Jesteśmy tak. przy Krochmalnej, w zasadzie zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Żelazną i tutaj mhm. też na rogu stoi niesamowita kamienica z początku XX wieku. Ja ostatnio grzebiąc w internecie znalazłem zdjęcia archiwalne z 1942 roku. Tutaj wzdłuż Żelaznej przybiegało ogrodzenie getta, to były zasieki, takie druciane ogrodzenie. Po tej stronie od Krochmalnej widać tętniące życie, widać było na tym zdjęciu tętniące życie, kobiety z tobołkami, dzieci, mhm. jacyś handlarze. Co ciekawe, ta kamienica ona teraz jest nieotynkowana, w czasie wojny, przed wojną była otynkowana, ale ona się w zasadzie nie zmieniła, te charakterystyczne wykusze, nawet te oryginalne zdobienia na balkonach, one są widoczne na tym zdjęciu. No to jest jakby niesamowity potencjał i takich miejsc na Mirowie jest więcej, bo to jest Łódzka, Żelazna, Grzybowska wspomniana, Wronia, na którą też zaraz pewnie pójdziemy, mhm. w okolicach jednej z najmodniejszych miejscówek na takiej towarzysko-gastronomicznej mapie Warszawy, czyli w okolicach Browarów Warszawskich też straszą opuszczone kamienice mhm. przy Wronie właśnie. Podobnie jest przy zrewitalizowanej niedawno fabryce Norblina przy Łódzkiej 8. Tam dosłownie wali się najstarsza wolska czynszówka z 1878 roku. Jak Twoim zdaniem wykorzystać ten potencjał? Co miasto powinno zrobić z tymi kamienicami? Kolejne z nieotych pytań. Ja powiem tak, to co powiedziałeś przed chwilą, to jest właśnie bardzo dobry przykład całego procesu, który poprzedza zrozumienie Warszawy, tak? Bo otrzymałeś adres, zlokalizowałeś go na jakimś dawnym zdjęciu, zobaczyłeś, co tu kiedyś było i wokół tego zbudował się pewna narracja wokół tego budynku, jakiś może rodzaj nawet mitu. Ja powiedziałem, to jest sposób działania, jakiego na przykład zwiedzając poza rzadką elitą turystyczną, nie robimy tego w innych miastach. No, nikt chodzący po Paryżu nie sprawdza, prawda, adres po adresie, już przy pierwszym tysiącu by wysiadł prawdopodobnie, co to są za kolejne kamienice. I teraz pytanie jest, jak ten potencjał wykorzystać? Więc ja myślę, z mojej rodzinnej Pragi taka rzecz mi się zawsze przypomina. Mianowicie przy ulicy Brzeskiej, która też jest taką charakterystyczną, ceglaną ulicą. Charakterystyczną ceglaną ulicą. Odrestaurowano jedną z kamienic i ku swojemu przerażeniu zobaczyłem, że po prostu wyłazi spod tego trzeciorzędna architektura prowincjonalna rosyjska, czyli to, czego mamy na pęczki na ziemiach dawnego Imperium Rosyjskiego. I tak naprawdę nic ciekawego. Ona była ciekawsza jako tajemnica z tymi cegłami, z tymi zatartymi napisami, niż w wersji odrestaurowanej, tak, ku zadowoleniu pewnie mieszkańców. No tak, ale to co zostawić, nie, absolutnie jest bardzo ciekawa. Tak? Były takie szalone pomysły, był kiedyś taki pomysł po wojnie, żeby Starówkę Gdańską zostawić nieodbudowaną na przykład, jako pomnik II wojny światowej. Po prostu nie możemy tego zrobić z powodów ratowniczych, bo to się zawali. Tutaj też się takie pomysły tak. pojawiają, właśnie przy Waliców, że być może to powinien być taki symboliczny monument. Tego, co było. Dlatego, że jednak płynie czas, działają czynniki atmosferyczne, plus przypadkowy pożarodawca, że tak powiem, który w Warszawie zazwyczaj na strychach rozpala swoje ogniska i potem nagle się okazuje, że powstała atrakcyjna pusta działka, prawda, po pożarze. Więc no nie możemy tego tak zostawić. To jest ten przykład łódzkiej właśnie, tak, o której mówiłem. Więc to jest pytanie raczej o to, co z tym zrobić. Ja myślę, że po prostu trzeba zastosować zwykłą procedurę ochrony zabytków, to znaczy działania ratunkowe, działania zabezpieczające. No i potem staniemy przed ciekawym pytaniem, no dobra, i co dalej? Co dalej właściwie? No bo mamy kamienicę. Tutaj można by sobie wyobrazić, że w środku są piękne mieszkania. Ta kamienica jest dobrze zaprojektowana, wiele jej
innych, że tak powiem, może nie sąsiadek, bo tu jest ich mało stosunkowo, ale... Przejdźmy na drugą stronę, bo tam w bramie jest zachowana nawet posadzka oryginalna. Wiele takich ostańców od środka wygląda jeszcze gorzej niż z zewnątrz, ale także od strony funkcjonalnej. To są malutkie pomieszczenia, nieistniejące toalety, na przykład jedna dla piętra, więc tak naprawdę trzeba by ją wypatroszyć. Co zresztą się dzieje w wielu wypadkach, dostosować do współczesnych standardów. Ja myślę, że jest tak, że jeżeli to wszystko zabezpieczymy i jakoś tak przypudrujemy, żeby wyglądało, to musimy się przygotować także na to, że przez wiele lat będziemy tego dokładać po prostu, jako do pomników historii. Nie da się prawdopodobnie zrobić tak, żeby one jednocześnie były zachowane w satysfakcjonujący sposób i funkcjonowały w normalnym życiu. Albo jedno, albo drugie. No tak, ale jak widzę te zdobienia balkonowe, widzę to zachowaną posadzkę w bramie, przed którą teraz stoimy, tak. No to sobie też uświadamiam, jak ogromny jest potencjał tej kamienicy i tego miejsca. Owszem. No to można jakoś wykorzystać i szkoda, że to się nie dzieje, że ta kamienica, ona też ma zabite dyktą okna, jest zabezpieczona, pewnie się sypie. Ogromny potencjał niszczeje na naszych oczach, tak, to jest miejska kamienica. Ale ten potencjał, o którym mówisz, te zdobienia, które tutaj widzimy w bramie, posadzki i tak dalej, to jest taki potencjał trochę do wzięcia w cudzysłów. Mhm. Ja na przykład wiem, jak w takich kamienicach wyglądają stropy, jak koszmarne są drewniane stropy, poza tym, że niebezpieczne, to słychać w nich wszystko, więc trzeba będzie wstawić do środka jakąś inną konstrukcję, a te elementy zachować. Nie da się jeden do jednego, choćby z powodu postępu technologicznego tych wszystkich kamienic, przywrócić do stanu. Czy twoim zdaniem ten tytuł najlepszej turystycznej destynacji 2023 to jest na wyrost, czy wręcz przeciwnie? Ja myślę, że ona jest zasłużona, ja to trochę się tak czuję, jak przy oglądaniu bardzo skutecznych drużyn piłkarskich, które nie grają z polotem, ale zdobywają puchary, tak? Czasem nie da się na to patrzeć, ale jednak przyciągają, interesują, wygrywają przede wszystkim. Ja myślę, że tutaj chodzi o to, że to jest nagroda mimo wszystko pokazująca, że nam wszystkim w Warszawie jakoś się udaje. To dziwne, takie archipelagowe miasto, ogromne, niespokojne, na tyle ładnie zorganizować, że ludzie, którzy zaczynają przyjeżdżać do nas z zewnątrz, zaczynają być zaintrygowani nie samymi upadającymi kamienicami. Warszawa stoi z dyktą w oknach. No nie, właśnie mijamy teren budowy, na którym obok tego pustostanu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, powstaje rezydencja krochmalna. Jest nawet wizualizacja. Myślę, bardzo... ktoś, kto zna przeszłość ulicy Krochmalnej, która była siedliskiem najtańszych domów publicznych i sutenerów, prawda? No trochę może się uśmiechnąć. Nie wiem, czy to musimy akurat tę uwagę pod adresem dewelopera. No pewnie to nie będzie najtańsza czynszówka. No właśnie, ale mówię, pomysłowość jest niekończąca się. Natomiast ktoś, kto sobie poczyta o Krochmalnej Uzingera, to jednak pomyśli, że rezydencja Krochmalna, no to jest znak czasów. Bez wątpienia, bo nigdy rezydencji tutaj nie było. Popatrzmy na Warszawę tak, jakbyśmy byli tutaj po raz pierwszy, jakbyśmy tego miasta nie znali, prawda? To znajdziemy wtedy bardzo atrakcyjną, kolorową starówkę pełną turystów, o której nie do końca, nawet jak nam powiedzą, że to było zniszczone podczas wojny, to i tak nigdy nie zgłębimy tego, gdybyśmy byli turystami nic nie wiedzącymi, na ile to było zniszczone, więc weźmiemy ją za autentyczną, prawda? Zamek Królewski i tak dalej. Powiemy, okej, no to jest dzielnica historyczna. Potem zobaczymy, że do tej dzielnicy historycznej dorasta ten taki przedziwny miszmasz, który w tej chwili mamy. No tak, bo w jednym, w zasadzie na skrawku niewielkim terenu mamy punktowiec perelowski z osiedla za Żelazną Bramą. Tuż obok niego, niemalże ściana w ścianę, powstaje ta rezydencja, apartamentowiec, która będzie graniczyć ścianę z przedwojennymi kamienicami. Więc można trudno o bardziej wyrazisty przykład tego jak miszmaszu. Jak na straganie. Będzie panów usatysfakcjonowany, coś znajdziemy. To jest jak sklep 1001 drobiazgów trochę, prawda? Przy czym to nie są drobiazgi, tylko to są budynki. I potem do tego wszystkiego, do tego całego miszmaszu mamy dołączoną wielką dzielnicę wieżowców. Powiedzmy, no kto widział dzielnicę wieżowców na przykład w Nowym Jorku i tak dalej, może trochę zastanawiać się nad tym, czy to aby najlepszy jest architektura tam i tak dalej, czy to jest najlepiej zorganizowane, czy to jest urbanistyka na najwyższym poziomie, ale bez wątpienia na większości ludzi zrobi to wrażenie i zresztą będzie pokazywało tą niesamowitą, niespokojną energię tego miasta, które po prostu pnie się do góry. Bo to też jest niezwykłe, że
Generalnie architektura właśnie, która wychodzi z Manhattanu, ta wieżowcowa, jest architekturą wymyśloną dla dosyć małej przestrzeni, która tam była w miastach amerykańskich i tak dalej. No tutaj mamy równiny mazowieckie ciągnące się na wszystkie strony, jakby niczego nie brakuje, a jednak nie chcemy stać się Helsinkami, gdzie tam dziewięciopiętrowy dom jest najwyższy i tym się chwalą lokalsi, prawda, i wszystko jest pod linijkę, tylko Warszawa idzie w górę. Muszę powiedzieć, że to niezwykłe i być może w jakimś sensie ten geniusz lokalizacji w Warszawie jest silniejszy od nas wszystkich, że on wybija z tych elementów. Doszliśmy do ulicy Chłodnej i tutaj też już widzimy turystów. Właśnie też zaczyna się taki sezon, jest ciepło. Jak twoim zdaniem Warszawa powinna wykorzystać ten tytuł? Jak przyciągnąć zagranicznych turystów? Jak zareklamować Warszawę? Akurat nie jestem specjalistą od tego, ale jakbym miał tutaj kogoś oprowadzić, to bym powiedział po pierwsze, że to jest miasto, które naprawdę ma na małej przestrzeni nieskończenie wiele oblicz, które można poznać. I po drugie jest to miasto, które jeżeli chcesz je poznać lepiej, poznasz jego historię, to miasto, które bardzo mocno działa na wyobraźnię i zmusza ciebie do wysiłku na poziomie imaginacji. I są osoby, które, tak jak miłośnicy książek, którzy chodzą z tą książką pod pachą i znajdują sobie różne tropy literackie w jakichś miejscach, tak samo tutaj miłośnik historii, miłośnik no może rzeczy zajmujących po prostu z przeszłości bardzo dużo znajdzie dla siebie. Tu każdy może się poczuć jak odkrywca, znaleźć ten jeden słupek, stare tory tramwajowe gdzieś w gruncie, a może jakiś balkon historyczny, który z czymś ważnym dla niego będzie powiązany. I to w Warszawie jest atrakcyjne. To spróbujmy doradzić takiemu zagranicznemu turyście, tak żeby nie poczuł się oszukany po przyjeździe do Warszawy. Co powinien zobaczyć, żeby naprawdę poznać to miasto? A co można odpuścić, bo inne miasta mają dokładnie to samo? Ja bym powiedział tak, że... Ten Mirów, zacznijmy od Mirowa, warto? Warto po pewnym przygotowaniu. To znaczy, powiedziałbym tak, jakby trudno poczuć się oszukanym jakimś miastem, tak? Bo to jest trochę tak, jakbyś szedł na spotkanie z kimś, możesz się umówić na randkę przez modny portal, to trudno, żebyś poczuł się oszukany. Albo ktoś cię weźmie w ramiona, albo nie weźmie po prostu. To jest, tak zawsze, jest zawsze loteria, dokładnie. Jakby nie możesz się obrażać na rzeczywistość. No po prostu wyszło albo nie wyszło wam. No to jest zwykła ludzka sytuacja. I tak samo jest tutaj. Przyjeżdżasz albo kupujesz to miasto i w całej jego złożoności, albo sobie dajesz tym spokój, udajesz się do czegoś, co jest bardziej uładzone, uporządkowane. Więc, chociaż w Warszawie też są takie miejsca, prawda? Ale dokładnie. Ja bym turyście powiedział, idź człowieku na początek, idź na tę starówkę, zobacz te kościoły. Zresztą wiele z nich jest bardzo wysokiej klasy artystycznej i mamy się czym chwalić, jest bardzo piękny barok. Zrobiłbym ten tak zwany obowiązkowy program, dlatego że no, dowiadujemy się z niego, co dany gospodarz chce nam pokazać. Tak, o sobie. To też jest jakiś komunikat dla nas. No właśnie trochę tak jak na tym, nie wiem, czy to jest mądre porównanie, ale przekonuje mnie, jak na tej randce dowiadujemy się o tym kimś, jaki on jest, tak? No dobra, no mówi nam o sobie, co mówi, słuchamy, może nas to ekscytuje, może nie. A potem już ruszamy sami w trasę i tutaj jest najmocniejsza strona Warszawy, bo rzeczywiście ilość zaskoczeń, na które tutaj można liczyć, jest ogromna. Więc ja bym zaproponował takiemu turyście tak, po pierwsze jeden dzień, program obowiązkowy, łazienki piękne, można popatrzeć, pokarmić łabędzie, karpie, co tam jeszcze wypłynie z wody. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, ruszasz w interior, jak zdobywca. To jakby nie musisz już tego drugiego, trzeciego dnia punktów tych obowiązkowych wszystkich. Jeżeli interesuje cię tematyka żydowska, idziesz na tereny getta, idziesz do synagogi, idziesz do Muzeum Polin, zwiedzasz te miejsca, w których była wielka historia, a potem wielka zbrodnia i wielkie ludobójstwo. Jakby tu musisz naprawdę wypłynąć na głęboką wodę, tak? Działać samodzielnie i to jest atrakcyjne, bo to jest wyzwanie. Tu nic nie będzie podane na tacy i trzeba popracować. Przed Warszawą sobie teraz, tak jak to mówisz, uświadamiam dosyć trudne zadanie. Takie promocyjne, jak wykorzystać ten tytuł, żeby pokazać też pewnie w krótkiej reklamie duszę Warszawy. I na koniec zapytam ciebie o twoje ulubione miasto europejskie, do którego lubisz wracać. Moje ulubione miasto europejskie, no, żeby powiedzieć, nie będę specjalnie może oryginalny, bardzo lubię Pragę. Czeską mam jedną trasę ulubioną z Różyna tak zwanego, 12 km z psem idę parkami do, na starówkę praską od strony Petrzina. Bardzo lubię też Triest. O, muszę tak z takich mniej oczywistych kierunków, ogromnie lubię Triest. Bardzo mi się podoba połączenie
takiego weneckiego Canale Grande w małej w wersji z habsburską architekturą, czyli taki, powiedziałbym, skomplikowany, nieoczywisty miszmasz jak w Warszawie. Adamie, dziękuję za spacer. Mm-hmm. Naszym gościem był Adam Dylewski, autor przewodnika po Warszawie i autor książki Ruda córka Cwiego. Wielkie dzięki. Dziękuję. A teraz wracamy do studia na Czerską. Tam porozmawiamy z Bartoszem Milczarczykiem, wicedyrektorem Stołecznego Biura Turystyki. Uderz w stołek. Dzień dobry jeszcze raz, witamy już ze studia przy Czerskiej. Naszym gościem jest Bartosz Milczarczyk, wicedyrektor Stołecznego Biura Turystyki. Dzień dobry. Panie dyrektorze, zacznę trochę prowokacyjnie. Przyznaję, że kiedy w lutym ogłoszono wyniki plebiscytu Best European Destination, najlepszy turystyczny kierunek Europy w 2023 roku, i okazało się, że tym kierunkiem jest Warszawa, to nie mogłem wyjść ze zdumienia, bo Warszawa pokonała Ateny, Wiedeń, Londyn, Maribor, Kopenhagę, Toledo, a nawet uroczą wyspę niedaleko Madery, Porto Santo, z ciepłym klimatem i niesamowitą 9-kilometrową plażą. Jak to możliwe, że pokonaliśmy te miasta? No, zaznaczę na początku, że Ateny, które były drugie, dostały 50 tysięcy głosów mniej, więc nie to, że pokonaliśmy po prostu konkurencję, to rzeczywiście ten wynik jest rekordowy i w kilkunastoletniej historii tego plebiscytu. Żadna destynacja, żadne miasto czy region nie zdobyły 142 tysięcy głosów, więc widać, że osoby, które chciały się zaangażować w oddawanie głosów, były bardzo zdeterminowane i za co oczywiście bardzo dziękuję. Co do Warszawy, oczywiście może na pierwszy rzut oka to nie jest oczywista destynacja. Nie mamy super plaż, ta pogoda jest zmienna, natomiast Warszawa ma ten super klimat i dzięki temu, że bardzo fajnie pokazaliśmy wspólnie jako mieszkańcy Warszawy, jako samorząd warszawski, że potrafimy się zjednoczyć, potrafimy bardzo pomagać, jesteśmy inkluzywni. Mówię to oczywiście w kontekście osób, które musiały uciekać przed bestialskim atakiem Rosji na Ukrainę. O Warszawie też stało się głośniej, więc myślę, że takie tak zwane dobre publicity też sprawiło, że w świadomości osób, które głosowały w tym konkursie, Warszawa się wybijała. Ale oczywiście, i tu takie mam doświadczenie z oprowadzenia różnego rodzaju dziennikarzy, influencerów po Warszawie, że wszyscy, którzy są tutaj pierwszy raz, są zawsze bardzo pozytywnie rozczarowani. Jednak jest jeszcze, pokutuje jeszcze taki stereotyp, że jesteśmy z tego bloku postsowieckiego. Warszawa, jak i inne tego typu miasta z tego regionu, są miastami szarymi, betonowymi. Potem już na miejscu okazuje się, że Warszawa robi olbrzymie wrażenie, a marketingiem szeptanym ta wieść po świecie się rozchodzi. I inni ludzie, którzy szukają miejsca na kilkudniowy urlop, wybierają coraz częściej Warszawę. Podobno PR-owa szacunkowa wartość promocji miasta po wygraniu tego plebiscytu to około 90 milionów euro. Czy widać już to zwiększone zainteresowanie? Czy być może turyści, dziesiątki tysięcy turystów rzuciło się do bukowania biletów do Warszawy? Wśród zadań, przed którymi stoi Stołeczne Biuro Turystyki, jest również zachęcanie mediów, szeroko rozumianej prasy i mediów elektronicznych do tego, aby przyjeżdżali na wizyty studyjne do Warszawy i potem pisali artykuły, czy nagrywali różnego rodzaju materiały i mówili o naszym mieście w kontekście właśnie takiej potencjalnej destynacji turystycznej. I to, co już widzimy po rozstrzygnięciu konkursu, po tej naszej wielkiej wygranej, że mamy bardzo dużo zapytań z całego świata, od naprawdę największych redakcji, najbardziej znanych redakcji dziennikarskich na świecie, właśnie w kontekście tego, aby ich dziennikarze przyjeżdżali do nas, żeby zrobić materiały o Warszawie. Czyli to już ten pierwszy efekt, kiedy Warszawa pojawiła się w świadomości, w tym przypadku dziennikarzy i mediów elektronicznych, mamy osiągnięty. Teraz chcemy to przekuć na ten sukces turystyczny. Myślę, że w zasadzie chyba nie ma lepszego sposobu na to, aby dźwignąć branżę turystyczną po COVID-zie, po wojnie toczącej się na Ukrainie, aby poprzez ten tytuł dać narzędzie do tego, aby mówić o Warszawie. Tak jak pan powiedział, musielibyśmy wydawać dziesiątki milionów euro, aby uzyskać taki efekt w kontekście
świadomości Warszawy jako brandu turystycznego. Także działamy bardzo intensywnie. Kolejne stady czy press tripy organizujemy, wycieczki studyjne dla dziennikarzy, a to, jestem przekonany, przełoży się już na przyjazdy turystów. Oczywiście to jest ten moment, początek roku to zawsze jest ten moment, kiedy tak to nazwijmy, przeciętny turysta zastanawia się nad tym, co będzie robił w sezonie wakacyjnym, gdzie pojedzie, i myślę, że dzięki temu, że wygraliśmy tytuł EBD, dzięki temu, że cały czas mówi się o nas na świecie właśnie w kontekście bardzo pozytywnym i tego, że jesteśmy tą najfajniejszą lokacją turystyczną w 2023 roku, to przełoży się bezpośrednio już na przyjazdy turystów. Ja już znalazłem pierwsze publikacje w światowych mediach. Zapomnijcie o Barcelonach i Berlinach. Jeśli szukacie mniej konwencjonalnej podróży po Europie w 2023 roku, strona European Best Destinations ma kilka propozycji. Numer jeden to Warszawa. To międzynarodowy portal magazynu Time Out. Starówka, muzea, restauracje, centra handlowe, nawet fajne bulwary nad rzekami, to atrakcje wielu miast w Europie. Co takiego niekonwencjonalnego ma Warszawa, czego nie mają inne miasta? Warszawa ma przede wszystkim, pracujemy czy promujemy dzielnicę Wisłę, bo z jednej strony mamy uregulowane bulwary, na których można odpocząć, na których można się poopalać, na których można zjeść, ale z drugiej strony mamy dziki brzeg Praski, który jest fenomenem, jeżeli chodzi o rzeki zlokalizowane w centrach dużych metropolii. Jest specjalnie, że tak powiem, nieuregulowane. W związku z tym mamy tutaj kontakt z naturą. Mamy tutaj tę dziką część, która zwykle występuje poza dużymi miastami, a tutaj mamy ją zlokalizowaną w ścisłym centrum. Poza tym Warszawa słynie ze swojej kuchni. Nasza kuchnia, szczególnie wegetariańska i wegańska, jest bardzo doceniana na całym świecie. Jest w ogóle takie grono turystów, taki segment turystyczny, ludzi, którzy jeżdżą po świecie, szukając wspaniałych miejsc w kontekście kulinarnym, takich objawień kulinarnych. W związku z tym Warszawa też jest bardzo wysoko ceniona w różnych rankingach, jeżeli chodzi o kulinaria. Jesteśmy bardzo wysoko cenieni, jeżeli chodzi o nocne życie. Mamy bardzo dużo świetnych muzeów i instytucji kultury, do których turyści się wybierają. Także mamy wszystko w miejscu. Mamy, tak śmialiśmy się troszkę, jak myśleliśmy o kampanii w ramach European Best Destination, że rzeczywiście tam plaże są nad pięknymi i ciepłymi morzami, góry są świetne w Alpach i tam taka destynacja, czy takie miejsce, które się reklamuje, postawi na to, że góry, no my mamy, okej, mamy Górkę Szczęśliwicką, to może nie są góry specjalne, ale da się tutaj pojeździć i potrenować na nartach bez względu na porę roku. Jeżeli chodzi o plaże, to nie możemy się czego wstydzić, bo na praskim brzegu Wisły mamy świetne miejsca. Także mamy wszystkiego po trochu. I to też było w porównaniu hasło z Porto Santo. No oczywiście, to trochę humorystycznie. Natomiast dlatego skupiliśmy się na haśle "Mamy to w Warszawie", kiedy rozpoczynaliśmy nasze działania promocyjne, bo o bardzo wielu atrakcjach i takich świetnych miejscach do spędzania czasu w Warszawie warszawiacy wiedzą, ale nie wiedzą tego ci, którzy jeszcze u nas nie byli. Dlatego się na tym skupialiśmy. Ratusz wydał prawie 400 tysięcy na promocję tego konkursu. Zachęcaliście państwo warszawiaków i warszawianki do głosowania. Kolega redakcyjny przyznał mi, że on zagłosował w tym konkursie na Warszawę z sentymentu, bo zdaje sobie sprawę z tego, że są piękniejsze miasta od Warszawy w Europie. Pod naszym tekstem, w którym pisaliśmy o wynikach plebiscytu, znalazłem taki komentarz: Warszawa najlepszą destynacją turystyczną dla mieszkańców Warszawy. Gdzie tu logika? Czy to jest fair, że tak naprawdę mieszkańcy wybrali Warszawę? A może się mylę, może tych głosów warszawiaków było mało w porównaniu z głosami z zagranicy. To rzeczywiście będzie ciekawe, dlatego że dostaliśmy dość ogólną listę, z jakich kontynentów głosowano na Warszawę. Dostaliśmy 142 tysiące głosów w ogóle, natomiast 68% tych głosów pochodziło spoza Europy. To oznacza, prawda, że tak, nawet jeżeli żaden warszawiak by nie zagłosował na Warszawę, to i tak byśmy wygrali z Atenami, nie takim oczywiście wynikiem jak 50 tysięcy głosów, ale
około 4-5 tysięcy głosów dałoby nam spokojne prowadzenie i wygranie. Także nie jest tak, że to mieszkańcy wygrali, czy jakby każdy głosował na siebie, tylko to wskazanie trafiło do nas, czy te głosy trafiły do nas przynajmniej ze 130 krajów. I to cieszy, bo tę kampanię, którą robiliśmy, kierowaliśmy ją przede wszystkim do mieszkańców Warszawy, bo wydawało nam się to taki naturalny target, naturalna grupa, która chciałaby pokazać, że Warszawa może zdobyć taki tytuł, ale z drugiej strony też komunikowaliśmy z pomocą naszych partnerów do na przykład Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii czy innych państw europejskich. Pamiętam reklamy Krakowa, którą widziałem na lotnisku w lutym w 2006 roku. Śledź i wódka za 1 funta, niemożliwe, możliwe w Krakowie. Warszawa już zamówiła jakieś kampanie reklamowe w zagranicznej prasie, na lotniskach. Szykujemy się do kampanii online, dlatego że rzeczywiście to narzędzie jest najbardziej efektywne, a też nie mamy oczywiście takiego budżetu, żebyśmy mogli w reklamie outdoorowej zakleić Nowy Jork i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Warszawy. Natomiast nie będziemy w ten sposób zachęcali mieszkańców innych państw i miast do przyjazdu do Polski, bo zresztą w takim dokumencie, który w Warszawie obowiązuje, czyli polityce turystycznej miasta stołecznego Warszawy. Tam wskazujemy, że bardzo nam zależy na tych turystach tak zwanych jakościowych. To znaczy nie chodzi o to, żeby przyjechać tutaj na jeden dzień czy na jedną noc, bawić się i pić tani alkohol, tylko chodzi o to, aby ten turysta też skorzystał z oferty kulturalnej, żeby miał chwilę, żeby pojechać, czy wyjść z tego ścisłego centrum, bo Warszawa też jest piękna przecież w innych miejscach. Każda dzielnica ma jakieś cudowne miejsce, które jest warte odwiedzenia. W związku z tym nie będziemy się skupiać na tym, że alkohol czy śledź w Warszawie jest tańsze niż w innych stolicach europejskich. Natomiast oczywiście będziemy podkreślać to, że tak zwana relacja ceny do jakości w Warszawie jest bardzo, bardzo dobra. A kogo do tej pory przyciągała Warszawa? Pamiętam, że przed pandemią miasto stawało się coraz bardziej popularne wśród Brytyjczyków, którzy organizowali tu wieczory kawalerskie. Nie wiem, na ile pandemia to zweryfikowała. Jak jest teraz? Zdecydowanie po pandemii mamy dużo więcej turystów polskich, turystów, którzy przyjeżdżają z innych miejsc w naszym kraju. Jeszcze nie odbudowaliśmy liczby osób, które przyjeżdżają z zagranicy. Tutaj niestety, kiedy w 2022 roku myśleliśmy, że kwestie związane z pandemią już mamy za sobą tak naprawdę i wracamy mniej więcej do normalności i będziemy mogli zacząć ten marsz ku temu, żeby tych turystów z zagranicy było przynajmniej tylu, ile w 2019 roku, no to niestety Putin zdecydował, że napadnie Ukrainę i niestety przez te pierwsze kilka miesięcy od rozpoczęcia agresji na Ukrainę widzieliśmy, że bardzo dużo zapytań, które wcześniej spływały do nas i do branży hotelarskiej, zostało anulowanych. To znaczy, czyli ludzie bali się przyjechać. Nie było wiadomo do końca, gdzie ta wojna finalnie się skończy. Potem, gdy sytuacja, czy ta ofensywa rosyjska została mocno wyhamowana dzięki świetnej, wspaniałej walce ukraińskich wojsk, też część, warto to podkreślić, że też część osób z innych państw ma taką świadomość, wynikającą po prostu, być może z jakiejś niewiedzy, że skoro wojna toczy się na Ukrainie, to prawdopodobnie to jest tuż przy granicy z Polską. W związku z tym nie chcą ryzykować ewentualnych sytuacji niebezpiecznych i nie wybierają Polski po prostu jako destynację turystyczną. Nie mówię o samej Warszawie, tylko o kraju naszym jako takim. Natomiast myślę, że gdzieś koło czerwca, lipca widać było, że sytuacja się poprawia. Turystów mamy więcej. Myślę, że szczególnie polskich turystów, jeszcze nie mamy pełnych danych za zeszły rok, może być tylu, albo może nawet troszkę więcej niż w tym bazowym 2019, czyli ostatnim dobrym rokiem, jeżeli chodzi o branżę turystyczną przed pandemią. No ale na te dane musimy poczekać. One pewnie będą na przełomie sierpnia i września dla nas dostępne. A turyści LGBT, Wiedeń po wygranej Conchity w Eurowizji bardzo zainwestował w promocję wśród tej grupy.
Czy w Warszawie zależy na takich turystach? Czy w miejskich przewodnikach są tak zwane tęczowe strony właśnie dla nieheteronormatywnych turystów? Bardzo nam zależy na turystach nieheteronormatywnych. To zresztą taki jest trend w Izraelu właśnie, czy w Wiedniu, tak? Gdzie te biura, czy odpowiedniki stołecznego biura turystyki, które tam działają, stawiają na ten segment turystyczny. My oczywiście również chcemy, aby tego typu turyści przyjeżdżali do nas, bo też, no, mówiąc wprost, oprócz tego, że miasto jest inkluzywne, miasto jest bezpieczne, jest europejskie, taka jest Warszawa, jest otwarta i przyjazna, to też ci turyści względem innych grup turystów zostawiają większe pieniądze w miastach, w których spędzają urlop. Także z punktu widzenia miasta, branży turystycznej, przedsiębiorców, to też jest bardzo dobre rozwiązanie. A jak na turystykę do Warszawy może wpłynąć mniejsza liczba podróży służbowych? I czy zauważyliście Państwo taki trend, że na przykład firmy w pandemii odkryły, że wiele spotkań można odbyć zdalnie, dzięki temu zaoszczędzić, więc tych podróży służbowych jest mniej? Bez dwóch zdań, COVID, a przez to praca zdalna, która zrobiła się bardzo popularna, sprawiły, że turystyki takiej biznesowej jest mniej, szczególnie tej rozumianej nie tyle przyjazdy na spotkania pomiędzy kilkoma osobami, a tej turystyki kongresowej. Tutaj rzeczywiście COVID spowodował, że wiele dużych imprez, które na terenie Warszawy co rok się odbywały, no po prostu zostały przeniesione albo do świata wirtualnego, albo zostały przeniesione na czas po-covidowy. Także oczywiście ta gałąź branży turystycznej, tak zwany MICE, bardzo mocno ucierpiał, czyli ta turystyka biznesowa, ale rozumiana jako kongresowa. A to był ważny segment, tak? W Warszawie, tak, turyści biznesowi. Oczywiście, Warszawa jest takim hubem biznesowym, tak? W związku z tym tego typu wydarzenia bardzo często się w Warszawie odbywały, ale też widzimy, że to zaczyna wracać i to w dość dużym tempie jest coraz więcej zapotrzebowania na tego typu spotkania. Ja nie postrzegam Warszawy jako miasta turystycznego. Dziwię się, jeżeli ktoś tu przyjeżdża czysto turystycznie. Czy myśli pan, że podobnie jest na przykład z Lizbończykami, że mieszkańcom trudno poczuć się turystami we własnym mieście i może też przez to ja nie doceniam Warszawy? Prawdę powiedziawszy, to ja jako warszawiak, mieszkając Warszawy, zdaję sobie z tego sprawę, że ja bardzo wielu cudownych miejsc w Warszawie jeszcze nie znam, a tutaj się urodziłem, żyję 43 lata i staram się być aktywny i Warszawę odkrywać. Natomiast prawdą też jest, że troszeczkę inaczej funkcjonujemy w mieście, kiedy pracujemy, kiedy odprowadzamy dzieci do szkół czy przedszkoli, a inaczej funkcjonujemy, kiedy mamy wyodrębniony dla siebie czas odpoczynku i wtedy wyjeżdżamy, wybieramy sobie jakieś miejsce, do którego jedziemy. To jest po prostu inne konsumowanie miasta, przepraszam za to sformułowanie, tak? Więc Warszawa jest turystycznym miejscem, jest bardzo popularna, jeżeli chodzi o city breaki, czyli takie kilkudniowe wyjazdy około weekendowe, tak żeby skorzystać z oferty kulturalnej, sprawdzić warszawską kuchnię, sprawdzić warszawski shopping czy nocne życie, tak? I dalej wracać do siebie, naładowawszy akumulatory. Na koniec jeszcze proszę spróbować przekonać naszych pozawarszawskich słuchaczy, żeby na tygodniowy urlop zamiast do Gdańska wybrali się w lipcu do Warszawy. Abstrahując od tego, że mamy olbrzymią liczbę instytucji kultury, teatrów, kin, różnego rodzaju miejsc, które są znane nie tylko w Polsce, ale na świecie i które warto podczas takiej wizyty obejrzeć, to mamy niezwykły vibe. W Warszawie jest taka niezwykła... Dusza, tak? Dusza tak, naszego miasta jest niezwykła, bo z jednej strony właśnie jesteśmy otwarci, jesteśmy przyjaźni, jesteśmy uśmiechnięci. Z drugiej strony mamy niezwykłą historię, która też wpływa na to, jak postrzegamy świat, jak funkcjonujemy. Więc myślę, że warto do Warszawy przyjechać na tydzień. Poza tym mamy piękny region, w którym mieszkamy. Przecież mieszkamy na Mazowszu i tutaj też jest bardzo wiele atrakcji w odległości kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów od Warszawy, które podczas takiego tygodniowego pobytu możemy odwiedzić. Więc drodzy Państwo, jeżeli boicie się deszczowej pogody nad Bałtykiem, zapraszamy do Warszawy w lipcu. Zacząłem pesymistycznie, spróbuję skończyć bardziej optymistycznie. Wybrałem jeszcze jeden komentarz czytelnika Stołecznej zamieszczony pod tekstem o wygranym plebiscycie, który chciałbym zacytować. Kocham Warszawę, to moje miasto, moje wszystko,
ale jest to trudna miłość do niełatwego miasta. Coraz ładniejszego, coraz przyjaźniejszego, zgoda, ale wciąż niełatwego, nie mogącego urodu konkurować z Londynem, kolorami z Madrytem, urokiem z Pragą, elegancją z Wiedniem, otwartością ze Sztokholmem. Najlepszy kierunek turystyczny? Może dla świadomych turystów, bo ten przeciętny raczej charakteru i specyficznego uroku tego miasta nie doceni, ani nie odkryje za dużo zachodu. A może to wyjątkowo świadomi, turyści głosowali, kto wie. Zapraszamy do Warszawy. Serdecznie zapraszamy do Warszawy, do naszego pięknego miasta. Masa rzeczy, które można tu robić, wspaniale wypocząć i dobrze się bawić. Gościem w studio był Bartosz Milczarczyk, wicedyrektor Stołecznego Biura Turystyki. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ja słuchaczy zapraszam na nasz felieton. Warszawa ma głos. Beata Chomontowska. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, śpiewali kiedyś dwaj artyści związani z krakowską piwnicą pod Baranami. Ja to mówię, nie śpiewam, bo nie wiem, czy potrafiłabym to tak dobrze wykonać jak oni. Śpiewali to, odgrywając z przymrużeniem oka typową dla niektórych Krakusów postawę samozadowolenia i poczucia wyższości nad młodszą stolicą, jak to się u nas w Krakowie mówi. Jak w tych dawno zgranych dowcipach o spadku stołecznego poziomu inteligencji po odjeździe ostatniego Intercity Warszawa-Kraków, albo, to jest jeszcze większy suchar, jedynym czynniku, jaki skłania Krakusa do odwiedzin w Warszawie, gdy nie ma tu nic załatwienia, czyli zapotrzebowaniu na wiejskie powietrze. A ja mam ochotę strawestować to w pierwszej chwili następująco. Nie przenoście nam Krakowa do stolicy. Kiedy czytam o triumfie Warszawy w konkursie na najlepsze kierunki turystyczne Europy. Cieszymy się, że ktoś nas zauważył i docenił, jednak jako warszawianka z wyboru, a krakowianka z pochodzenia, wiem aż nadto dobrze, jaką obosieczną bronią bywają takie wyróżnienia, jeśli zbyt liczna armia turystów potraktuje je jako rekomendacje. Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku mieszkałam w Krakowie i doskonale pamiętam zarówno wysiłki ówczesnego Wydziału Promocji Miasta, aby jako tak zwana turystyczna destynacja prześcignął Pragę i Budapeszt, w tym pamiętam słynne bilety lotnicze za 5 euro, jak i to, co stało się później, czyli pijanych w sztok synów Albionu, demolujących krakowskie knajpy, którym zdawało się najzupełniej wszystko jedno, czy przebywają akurat w Krakowie, Pradze czy innym tanim mieście środkowej Europy, bo niechcący tak właśnie Kraków się światu zarekomendował, jakby w głodzie szybkiego zysku zapomniał, że ma więcej, znacznie więcej do zaoferowania. I tak minęły kolejne dekady turystycznego boomu, wypatrywanego kiedyś przez Kraków jak kania dżdżu, i obszerne kwartały centrum miasta przemieniły się stopniowo w marketingową fantazję dostosowaną do wyobrażeń, jakie żywią o Krakowie przyjezdni. Rynek, jeszcze w moich licealnych czasach zamieszkały, opustoszał, zmieniając się w turystyczną makietę. Na Kazimierzu od dawna już mniej mieszkańców niż turystów. Studentom, przyjezdnym pracownikom, a nawet opuszczającym rodzinne domy krakowianom coraz trudniej zaś wynająć sensowne mieszkanie, zwłaszcza za nieprzesadną cenę, i koszty życia w mieście rosną. Tak jak w tym pożykadle, uważaj o czym marzysz, bo marzenia się spełniają. Znając uroki nakierowanego na turystów miasta, sama raczej nie marzy, by Warszawę spotkał podobny zalew. Tym bardziej, że od tamtego czasu wiele się zmieniło, jeśli chodzi o postrzeganie masowej turystyki jako dobrodziejstwa. Przyniosła też ciemne strony. Znam jednak wielu, którzy marzą o tym wciąż, lecz nie wierzą, by było to możliwe. O ile bowiem wzrost zainteresowania Krakowem jako kierunkiem turystycznej podróży pod Wawelem traktowano jako oczywistość, w Warszawie, jak zauważyłam, radość z pierwszej pozycji w tym zestawieniu jest raczej nieśmiała, podszyta niedowierzaniem, jak w syndromie oszusta. Może ktoś się pomylił, może to żart, może to jakaś ustawka, czy my na to aby zasługujemy? Tyle jest miast piękniejszych, godniejszych uwagi nawet w samej Polsce. I tu od razu prawem kontrastu i odwiecznych porównań wzrok kieruje się oczywiście na Kraków. No i prawda, że jest. Jest tych miast sporo. Jeśli się chce, można porównywać jabłka do śliwek, tyle że nic miarodajnego z takiej zabawy nie wynika. Warszawa i Kraków to miasta o zupełnie innym charakterze i bardzo dobrze, o ile pogodzimy się z tym, że przybysze niekoniecznie muszą oczekiwać od nich tego samego. Właśnie nieustanne porównania najbardziej Warszawie szkodzą.
Oprócz antykrakowa bywała już drugim Berlinem, innym Belgradem, Paryżem Północy, a nawet miała stać się drugim Budapesztem. Który zdroworozsądkowy turysta, poza może znudzonymi ekscentrykami, chciałby się szarpnąć na lot lub długą podróż pociągiem, żeby zobaczyć taki jakby Berlin albo środkowoeuropejską podróbkę Nowego Jorku? Bądźmy szczerzy, trudno się nam ścigać z innymi w Europie w rankingu na tysiącletnie zabytki, piękno renesansowej czy barokowej architektury, czy najbardziej urokliwe miejskie centrum. Mamy jednak za to coś zupełnie innego, co stanowi o niepowtarzalności tego miasta. To jego witalność, umiejętność wymyślania siebie na nowo, pewna chropawość, a nawet dzikość, której trudno doświadczyć w innych miastach europejskich, wyszpachlowanych już pod oczekiwania przeciętnego turysty. I chyba to właśnie intryguje i ujmuje przyjezdnych, którzy wiedzą przecież, że nie trafią do miasta pięknego klasycznym pięknem, poza tym jednak nie są pewni, czego właściwie mogą się spodziewać. I to mogłoby być naszym hasłem reklamowym: nie wiesz, czego możesz się spodziewać. Gdy docierają na miejsce, Warszawa mówi do nich niezrozumiałym z początku językiem, który jednak po rozkodowaniu okazuje się zaskakująco bogaty w treści. Paradoksalnie więc największym atutem Warszawy jest to, co uważa za swoją słabość: brak centrum, chaotyczność i warstwowość zabudowy. Już słyszę ten śmiech, ale tak, stara zasada literatury od czasów, gdy mity opowiadało się przy ognisku, przejęta później przez marketingowców, brzmi: wszystko może być atrakcyjne, jeśli stworzy się z tego interesującą opowieść, albo jeśli samo się to w taką opowieść układa. Legenda o Warszawie, mieście Feniksie, praktycznie zrównanym z ziemią, które właściwie nie miało szans ponownie zaistnieć po II wojnie światowej, a jednak się odrodziło i buzuje życiem, robi wrażenie nawet na gościach z odległych zakątków świata, którzy niejedno już po drodze widzieli. A wobec rzeczywistości obecnej wojny staje się też przy okazji opowieścią o nadziei dla nowych warszawiaków, naszych współmieszkańców zza wschodniej granicy, którzy śledzą skalę miejskich zniszczeń na Ukrainie. Dodajmy do tego mitu założycielskiego sporo architektonicznych ciekawostek i uwzględnijmy też cechy wpływające na jakość życia w dużym europejskim mieście. Olbrzymią ilość terenów zielonych w śródmieściu, czyste i funkcjonalne metro i zasadniczo dobrze zorganizowany transport publiczny, co najmniej kilka instytucji kultury na światowym poziomie, dziki praski brzeg Wisły i jego rewers, bulwary po lewobrzeżnej stronie, różnorodność i jakość oferty gastronomicznej, jeszcze wiele by się tutaj dało wymienić, a powstanie mieszanka prezentująca się wystarczająco atrakcyjnie, bez jakichkolwiek odniesień. Proszę Państwa, tą osobą, która na końcu trochę straszyła Krakowem w Warszawie, była Beata Chomontowska. Nasza wycieczka dobiegła końca, czas się rozejść po kuszącej świat w Warszawie. Przypominam tylko, że podcast Warszawa Nadaje przygotowują dziennikarze Gazety Stołecznej i serwisu warszawawyborcza.pl. Zapraszamy na nowe odcinki co drugi piątek. Najbliższy, 19 maja, poprowadzi Arek Gruszczyński. Do usłyszenia, Wojciech Tymowski.